Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w poranku TVP Info. Przypominamy dziś 15 dzień października, 5:58 na zegarach, a 15 dzień października to data ważna, bo przypomina o tym, jak wielu z nas, wielu z Państwa poszło do wyborów, ponad 74%. To się jeszcze wcześniej nie zdarzyło. I o tym dzisiaj będziemy w programie mówić, nie tylko pamiętając i przypominając to, co działo się dokładnie rok temu, ale także wybiegając nieco w przyszłość. Zdradzę, ja już jestem po prasówce. Idziemy? Poczytałem trochę gazety dzisiejszej i na pierwszych stronach rzeczywiście 15 października jest. Ale tak jak mówię, nie tylko w podsumowaniu tego, co było, ale także w spojrzeniu w przyszłość. O tym mówią przedsiębiorcy, o tym mówią także politolodzy. Będziemy sprawdzać, jaka jest ocena rządu Donalda Tuska, ale również... O perspektywach. Mówić o tych perspektywach. Zresztą dzisiejszych nawet perspektywach, bo jak dobrze Państwo wiedzą, dzisiaj posiedzenie rządu z tej właśnie okazji i szczegóły dotyczące planu migracyjnego Donalda Tuska, który już karierę zrobił... Bardzo kontrowersyjny. Nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Czekamy więc na szczegóły. Ja to miałam wrażenie, jak premier Tusk ogłosił ten swój plan, że tak jakbym gdzieś to już słyszała, tyle że z ust zupełnie innej opcji politycznej. Chyba dlatego te kontrowersje. O nich i jeszcze wiele więcej tematów u nas w poranku. Ja zapraszam Państwa dzisiaj na serwisy. Pierwszy już teraz. To zaczekaj jeszcze, bo zaprosimy Państwa do wysłania zdjęć. twoje@tvp.info. Dziś czekam na Państwa zdjęcia, jeżeli Państwo oczywiście mają. Z zeszłorocznych wyborów. Jeżeli ktoś zrobił zdjęcie przy urnie, bądź zdjęcie przy lokalu, przed lokalem wyborczym, proszę bardzo. Na pewno gdzieś w telefonie Państwo takie zdjęcia mają. My oczywiście dzisiaj w programie je pokażemy. twoje@tvp.info. tvp.info. tvp.info. Wiela się nauczy, Państwo też. Postaram się. Zapraszam na serwis teraz.